Szanowni Państwo, minęło już tradycyjne 5 minut, jakie dajemy naszym spóźnialskim, żeby mogli dotrzeć na nasze spotkanie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych w zastępstwie pani dyrektor na czwartym już z kolei spotkaniu z serii Międzychód, Birnbaum, Mezihód. Wiele kultur, wspólna historia. Przypomnę może dla tych, którzy nie uczestniczyli we wszystkich. Pierwsze dwa były poświęcone dziejom międzyludzkich Żydów i spuściźnie po nich. Na trzecim spotkaniu zapoznaliśmy się z dziejami nazw międzychodzkich ulic, a dziś gościmy Adama Wojciechowskiego, szerzej znanego pod kryptonimem Pieszo przez kraj, który zajmuje się popularyzacją turystyki, jak również twórczością plastyczną osnutą na motywach piękna naszego regionu. Aktualnie nasza biblioteka nawiązała współpracę z panem Adamem i wspólnie wydajemy jego przewodnik. Myślę, że częściowo ten materiał będzie zbieżny. Oddaję głos naszemu dzisiejszemu prelegentowi. Dzięki. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór chyba już można powiedzieć. No witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie będziemy się tu za bardzo nudzić. Będzie to wyglądało troszeczkę inaczej niż te poprzednie spotkania, ponieważ w większości poświęcone było tutaj naszemu miastu. Ja natomiast sięgnę troszeczkę dalej. Chciałbym przybliżyć głównie szlaki piesze. No i to, co na tych szlakach fajnego można zobaczyć pod względem zabytków właśnie, pod względem przyrody też czasami są to rzeczy fascynujące i unikalne nawet na terenie kraju czy Europy. Są takie miejsca u nas. Dlatego przejdziemy sobie taką jak gdyby małą wędrówką. Oczywiście tu na miejscu nie będziemy nigdzie wychodzić, ale jako taki propagator tej turystyki, szczególnie pieszej po szlakach, ten temat jest mi najbardziej bliski, może trochę mniej historia i inne rzeczy, aczkolwiek będąc na szlaku zwracam uwagę na pewne aspekty. Czasami mnie zaciekawiają i sięgamy w to głębiej, czasami mniej, ale na pewno nasz rejon jest bardzo obfity pod tym względem. Tych szlaków mamy mnóstwo, to jest też ewenement. Oprócz właściwie szlaków górskich, to takiego regionu w Polsce nie spotkałem, żeby było aż tyle tych szlaków. Szlaki w większości zostały ostatnimi czasy odnowione, bo było ono tragiczne. Znaczy większa część niestety, jeszcze kilka zostało takich, które wymagałyby ingerencji, że tak powiem, bo są wyznaczane w latach 60., 70. ubiegłego wieku, więc no tragedia. Ale te nowe, które robił Wiking Szczecin, trochę mu tam pomagałem, są myślę wytyczone bardzo fajnie i są one pod tym względem do chodzenia bardzo atrakcyjne. To tyle mojego wstępu. Aha, i może jeszcze jedno, bo chciałem nawiązać właściwie do tej wielokulturowości na szlakach, dlatego wybrałem, wszystkie omówić byłoby nie sposób. Co prawda wszystkie przeszliśmy z rodziną i nie tylko, ale żeby je tutaj wszystkie Państwu przedstawić, no to trzeba by było dużo, dużo więcej czasu, dlatego pozwoliłem sobie na pewien skrót i będę bazował bodajże na 4 bądź 5 szlakach, takich moim zdaniem bardzo nawiązujących do tematu tej kultury. Mamy teraz wyświetlone właściwie mapkę wszystkich naszych szlaków. Jak Państwo sami widzą, jest ich naprawdę, naprawdę sporo. My zajmiemy się przede wszystkim szlakiem żółtym z Sowiej Góry do Wierzbna. W Wierzbnie ten szlak ogólnie to jest bardzo długi szlak przez tereny kilku, właściwie nawet województw i powiatów. Ale kończy się, bądź zaczyna, zależy od podejścia właśnie w Wierzbnie, czyli też na terenie naszego Pojezierza, można powiedzieć jeszcze międzychodzko-siarkowskiego, aczkolwiek jest to już inne województwo, ale terytorialnie jeszcze pod te Pojezierze należy. Na naszym terenie powiatu jest to około 65 km ten szlak żółty. Przejdziemy go w takich jak gdyby dwóch etapach, czyli z Sowiej Góry do Międzychodu prawie, aczkolwiek potem odbijemy. Następnie wrócimy po przejściu następnego szlaku, wrócimy na żółty i będziemy sobie dalej nim jak gdyby kontynuować naszą wędrówkę. Tutaj jest kolejny szlak, przez który pójdziemy, aczkolwiek on jest w tej chwili od rezerwatu Dębów Koleńskich.
Kiedyś były to dwa szlaki, to znaczy był czarny szlak, który szedł z Międzychodu właśnie do Dębów i drugi, który szedł w kierunku Kukułki. Obecnie zostały połączone w jedną całość. My zajmiemy się tym szlakiem właśnie od Radgoszczy do Kukułki. Później na chwilę wejdziemy na szlak czerwony, też fragmentarycznie tylko od Kukułki, do Śniżówki Kukułka do chaty Zbójców. I ostatnim takim szlakiem będzie szlak z Kosowic do Kwilcza. Tam też parę ciekawych rzeczy jest. Obcym jest ten, którego się doświadcza jako obcego. Tak pisał w latach 30. socjolog Alexander Hertz. I rzeczywiście tak to można by ująć. Czasami mieszkamy obok siebie, różne narody. Nasze tereny są dość dobrym przykładem. Artur już ostatnio wspominał, że było tu bardzo dużo Żydów, którzy żyli obok nas. Byli Niemcy. Właściwie był też okres czasu, że to my mogliśmy być obcymi dla tych Niemców, ponieważ było 30% mieszkańców polskiego pochodzenia, 70% niemieckiego. Więc ta obcość jest takim pojęciem dość względnym, bym powiedział. Ale skąd wzięli się w ogóle pierwsi obcy na naszych terenach, jeżeli chodzi o początki państwowości? To tak jak pozwoliłem sobie tutaj napisze, były to przybysze tworzący dwór małżonków naszych władców. Na przykład wiadomo, Mieszko I Dobrawa z Czech, tak? Wrzeniano się w pewne inne narody po to, aby zapewnić sobie spokój, żeby mieć z nimi dobre układy. I taka żona później już tego króla miała swój dwór właśnie przywieziony z sobą do swojego domu, do swojej ojczyzny. Trzeba także powiedzieć, że takimi pierwszymi obcymi byli także duchowni. Aż do wieku praktycznie XII, gdzie nastąpiła pewna polonizacja duchownych. Oczywiście nadal były to głównie nabożeństwa po łacinie, czy przede wszystkim, ale duchownymi byli także już Polacy. Oprócz tego takimi obcymi byli jeńcy, którzy byli brani na wyprawach jakichś tam wojennych. Później bywało różnie, czasami oni się też dostawali tutaj, niekoniecznie jako jeńcy. Co było ważne? W tych pierwszych czasach oczywiście kupcy także jeszcze nasze rejony odwiedzali. Najczęściej początkowo byli to właśnie Żydzi, którzy kupiectwem się zajmowali, ale nie tylko Żydzi. Co by tu jeszcze ująć, to, że to jest bardzo ważna rzecz, że od początku naszej państwowości praktycznie byliśmy narodem bardzo tolerancyjnym. Tutaj, jakbyśmy sięgnęli pamięcią wstecz, mieszkali obok siebie właśnie Żydzi, Niemcy, Polacy, ale też z Rosji, też Tatarzy. Także były i synagogi, były kościoły katolickie, prawosławie i nawet meczety. Nikomu to nie przeszkadzało, byliśmy bardzo, bardzo otwartym pod tym względem krajem. To się później zmieniło, ale na początku, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie stąd wzięło się napływ do nasze tereny różnych nacji, religii, ponieważ u nas była duża tolerancja. Teraz zajmiemy się tym szlakiem właśnie z Sowiej Góry praktycznie do Międzychodu. Sowia Góra jest niedużą obecnie osadą, ale jako ciekawe jest to, była granica państwowości. Był tam urząd celny kiedyś, przebiegała tamtędy granica. Obecnie przebiega granica, jak wiemy, naszego powiatu i tam się nasz powiat kończy. Pozwolę sobie zerkać co jakiś czas na notatki, bo naprawdę zgromadziło się tego dość sporo. Chciałbym Państwu dużo przekazać i żeby miało to jakiś sens, będę się podpierał zapiskami.
Opuszczając Sowią Górę, będziemy szli terenem typowo wydmowym Puszczy Noteckiej. Krajobraz wydawałby się dość monotonny, ale ma pewien swój urok. Jedną z ciekawostek na tym szlaku jest Wielka Sowa, czyli jest to najwyższa wydma w ogóle na terenie Puszczy. I tak jak widzimy, nie wiem czy Państwo widzą ostrość, bo ja nie mogę dopasować za bardzo wzroku, 92 metry nad poziomem morza i około 40 metrów wysokości względnej. Idąc szlakiem żółtym warto tam wejść, mimo że jest trochę stromo. Jest daleko od Sowiej Góry? Nie, to jest, ja wiem, z 2 km może nawet może nie. Tak jest. Kiedyś tam był oddzielne wejście oznakowane. W tej chwili szlak został tak wytyczony, że prowadzi przez tą właśnie Wielką Sowę. Praktycznie wchodzi się na wzniesienie i schodzi. Tak jest. Wejście za chwilę Państwu pokażę. Ale przedtem jeszcze powiem o tym, dlaczego ten szlak wybrałem. Otóż ten szlak ukazuje nam jedną z nacji, która się tu osiedliła, Olendrów, Mennonitów. I idąc tym szlakiem żółtym możemy trafić właśnie na pozostałości po tej dla mnie fascynującej kulturze, ponieważ zagłębiałem się w temat coraz głębiej i naprawdę jestem nimi zafascynowany, tym co zrobili dla naszych tu terenów, nie tylko naszych, bo to są osadnicy z Niderlandów, którzy początkowo wylądowali na Żuławach Wiślanych. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem, Polska była bardzo krajem tolerancyjnym. Natomiast w Holandii nie tylko zaczęły dziać się rzeczy dość dziwne. Wybuchy wojny na tle również religijnym. I doszło do tego, że oni traktowani byli jako innowiercy i musieli stamtąd praktycznie, żeby uniknąć prześladowania, czmychnąć. Sami Mennonici zostali jak gdyby, no nie wiem czy założenie to dobre określenie, ale przez Memo Simonsa, który też wytyczył jak gdyby główne założenia tej wiary. Troszeczkę się ona różni od naszej obecnej katolickiej, chociaż jak wiemy to także byli chrześcijanie. Ale jakie były różnice? Otóż takie, że przede wszystkim dla nich podstawą wszystkiego było Pismo Święte. Nim się kierowali w życiu i nie było innego autorytetu oprócz Pisma Świętego. To była pierwsza rzecz. Druga to była taka, iż Mennonici czcili się dopiero w wieku lat 14, czyli w pełnej jak gdyby świadomości tego, że chcą tego Chrystusa wierzyć i być tymi chrześcijanami. Kolejną zasadą było to, iż nie przysięgali na nic. W żadnym wypadku było to u nich zakazane. Przysięga była dla nich czymś nie do pomyślenia, dlatego też nie sprawowali żadnych urzędów, ponieważ wiadomo, że startując na jakiś urząd, przejmując go, składa się przysięgę, czy to państwową, czy na jakąś inną. Natomiast oni tego nie czynili, dlatego wszelkie urzędy były dla nich jak gdyby z góry już zakazane. Kolejną rzeczą, którą bardzo u nich cenię, to było to, iż w ogóle nie nosili broni, było to zakazane noszenie i używanie broni. Z tym wiązało się to, że w czasie prześladowań właśnie nie chwytali za broń. No więc byli takimi barankami na rzeź, dlatego najczęściej czmychali, jeżeli nie chcieli się dać, jak gdyby nawrócić na inną wiarę, to woleli z tych terenów odejść. Dla terenów polskich było to bardzo przydatne, brzydko to zabrzmi, ale tak było, ponieważ ci Mennonici w większości trafili właśnie tutaj na nasze tereny, gdzie przyjęto ich z otwartymi ramionami, ponieważ byli to wybitni specjaliści od melioracji i od w ogóle karczowania lasów. Były to umiejętności tutaj bardzo przydatne. Mieliśmy bardzo dużo terenów nieużytków, których oni potrafili przerobić na coś urodzajnego. Tym bardziej, że mieli także zasadę, że właściwie praca nie była traktowana jako praca, tylko
też wiązało się to z ich religią. No tak po prostu żyli, uczciwie, pracowicie. Byli bardzo na tych terenach przydatni. Co do jeszcze Olendrów, warto nadmienić, że byli tutaj osadzani na prawach, tak zwanych prawach olenderskich właśnie, gdzie na przykład byli przede wszystkim ludźmi wolnymi. Od tego trzeba zacząć. Dostawali jakiś teren do opanowania, do zagospodarowania, który przekształcali właśnie w tereny użytkowe, rolne. Byli zwolnieni z płacenia podatków przez jakiś tam okres czasu. Ziemię, którą własność, którą posiadali, mogli, gdyby chcieli opuścić ten teren, sprzedać bez żadnych skrupułów, spieniężyć i nikt im tego nie zabierał. Dobra. W polskich źródłach istnieje wiele określeń na temat Olendrów. Holendrzy, tak jak widzimy na tej planszy. Wszystkie one określają właściwie tych pierwszych osadników z Niderlandii sprowadzonych do Prus książęcych i Prus królewskich od wieku XVI, czyli od tego wieku, gdzie u nich zaczęły się te właśnie prześladowania i wojny. Z czasem termin utracił swoje pierwotne znaczenie i Olendrami nie byli tylko właśnie osadnicy z Niderlandów, ale także inni, czy ze Śląska, z Czech bardzo często, ale osadzani u nas na właśnie tych prawach olenderskich. Te prawa jak gdyby przeszły na dłużej do naszej historii. Tutaj mamy już Sowią Górę. I bodajże taki budyneczek z tyłu, z lewej strony, to jest jeden z starszych budynków. Ciepsko widać, takie mam zdjęcie, nie korzystam z zdjęć nie swoich, a akurat tylko takie posiadam. I od tego miejsca zaczniemy właśnie naszą wędrówkę. Większość tego szlaku prowadzi właśnie przez takie tereny lesiste, typowo wydmowe, bardzo charakterystyczne dla Puszczy Noteckiej. Ogólnie, jeżeli jest odpowiednia fajna pogoda, idzie się dobrze, mimo że czasami ten piach sprawia pewne trudności, ale można tą puszczę sobie tu ładnie popodziwiać. To jest właśnie punkt określający tą Wielką Sowę, czyli najwyższe wzniesienie wydmowe. I teraz pokażę Państwu jeszcze widoczek właśnie z tej wydmy. Tu jest wejście od strony lewej, a tutaj mamy zejście. Proszę? Ta wieża, ta prawa ondulacyjna, na tej Wielkiej Sowie, nie ma pan... Nie, ja tam nawet nie wiem, czy ta wieża tam jeszcze jest. Była, bo teraz śladu po niej nie ma. No. Nie ma zdjęcia, no właśnie, nie. To ten punkt jest na samym szczycie? Tak, ten punkt jest na samym szczycie, jest tam bardzo fajny widoczek, aczkolwiek no jest dużo drzew i trochę ten widok przesłaniają, ale jak tak się trochę postoi dłużej, to naprawdę no robi wrażenie. Jak nasze nizinne tereny, no to jest to coś. To jest punkt szlaku niebieskiego przy Leśniczówce w Żmijowcu. Też jedno z starszych zawodowań. Zresztą do Żmijowca jeszcze za chwileczkę powrócimy. Z tego miejsca kiedyś szedł szlak czarny do tej mogiły, gdzie zostali pochowani, pomordowani w czasie okupacji. Natomiast teraz ten szlak został jak gdyby przedłużony do Kaplina. Można nim śmiało dojść. Właśnie z koloru też czarnego przeszedł kolor niebieski. I uważam, że jest to dobry pomysł, ponieważ idąc szlakiem na przykład żółtym, chciało się zobaczyć tą mogiłę,
to trzeba było zejść z szlaku żółtego, wejść na czarny, dojść do mogił i się wrócić. A w tej chwili można sobie na przykład tak wycieczkę zaplanować, że ujdzie się szlakiem żółtym, dochodzi do leśniczówki, odbija szlakiem niebieskim do Kapiuna, a potem można sobie na przykład do Kukułki czy czarnym do Międzychodu. To jest właśnie to drzewo z oznakowaniem. Szlak żółty idzie nadal prosto w kierunku Międzychodu, natomiast ten niebieski odbija w lewo. Takich terenów, które widzimy tu na zdjęciu, jest sporo. Gdzie mamy las, nagle ten las gdzieś się urywa i jest polana trochę zarośnięta, a czasami mniej. Jest to właśnie pozostałość po takim osadnictwie holenderskim, ponieważ na czym to polegało? Mamy tak jak gdyby dwa rodzaje osiedlenia holenderskiego. Pierwsze, jeżeli zadaniem Holendrów było użyźnienie terenów mokradeł, rozmieszczali się oni wzdłuż rzeki, przy jakiejś drodze i raczej byli blisko siebie. Natomiast jeżeli chodzi o karczowanie, polegało to na tym, że szli w jakiś punkt, zakreślali sobie miejsce i tworzyli jak gdyby polany. Osiedlali się nie jeden przy drugim, ale w bardzo sporej od siebie odległości. Dlatego pewne wioski holenderskie są bardzo rozciągnięte. Taką wioską u nas, w naszym terenie, są właśnie Drzewce, które gdybyśmy tak przeszli tym szlakiem, będzie to fajnie dostrzec, że te Drzewce właściwie ciągną się, ciągną i ciągną przez kilka ładnych kilometrów. Nie? Przepraszam, ta wydma jest wyższa od tych przed Skierzyną? Tak, to jest najwyższa wydma, no najwyższa wydma w ogóle puszczy, także... Zawsze myślałem, że tam przez Skierzyną jest, jak się jedzie na wyżej. Z tego co się... Szlakowo są, to mają ponad 100 metrów. To znaczy... Wydmy? Tak. Nasza ma 97, tak? Nasza ma 92 i... 304. Nad podziałem morza? Tak, Góra Pustelnia, chyba coś tego. Już teraz nie kojarzę nazwy, ale... Sprawdzę, niewątpliwie sprawdzę. Bo z tego, co wszędzie w literaturze, jak widzę, to jest to wszędzie opisywane jako najwyższa wydma, ale... Po naszej stronie. Dobrze, sprawdzę, niewątpliwie. Zaciekawił mnie pan. Tu mamy właśnie jedno z zabytkowych budownic wioski Drzewce. Drewniana, w zupełnie drewniana chatka, jest ona wpisana w rejestr zabytków. Idąc tym szlakiem, warto przystanąć, przyjrzeć się, jaki był sposób budownictwa. No jest to jeden z unikatów w tej chwili już. I kolejny przykład na to, jak wyglądało takie działanie Holendrów. Mamy właśnie las, puszczę i polany, gdzie coś się działo. Bardzo często idąc właśnie, opuszczając na chwilę szlak, wchodząc na taką łąkę, powiedzmy, można napotkać ruiny starych domostw i takie coś właśnie Państwu zademonstruję. W tej chwili tej chatki niestety już nie ma. Nie ma chatki. Nie, jeszcze. To prawdopodobnie nie, ponieważ ja szliśmy tutaj z rodziną 5-6 lat temu, chatka stała, szedłem w październiku ubiegłego roku. Dlatego, że są dwie. Być może gdzieś dalej. Ta nie ma dachu. No jeżeli przy szlaku, to ja jej już nie dostrzegłem. W każdym razie. Tak? I stoi na pewno? A w tym też nie są na takim zakręcie. Nie jest na zakręcie. No, prawdopodobnie tak. To są również w większości pozostałości po osadnictwie holenderskim. Tak pięknie się wpisujące w nasz klimat wierzby. Sadzili Holendrzy wierzby i topole. I miały pewien cel, to znaczy przy rzekach najczęściej to stawiano, właśnie sadzono to te drzewa, dlatego że kiedy szła kra rzeką, one miały przed tą krą właśnie zabezpieczać. W ogóle sposób budownictwa był o tyle ciekawy, że gdy nas zalewało, tak robiliśmy tragedię, a oni się z tego cieszyli. Ponieważ rzeka nanosiła muł, ten robił się bardziej żyzne. Nie na to fajny sposób. Budowano swoje budynki
gospodarczo-mieszkaniowy, bym powiedział, tak, bo mieszkano w jednym budynku, było to razem połączone. Było to taki plus, że w czasie ostrych zim właściwie nie musieli wychodzić na zewnątrz, żeby do tych budynków dotrzeć. Nie będę wnikał w kwestie higieny i tak dalej, jak to tam wyglądało, pewnie też sobie jakoś radzono. Natomiast częstym przykładem takiego budownictwa są tak zwane podcienie. Ja akurat nie mam takiego zdjęcia tutaj, nie, na naszym terenie nie spotkałem takiego budynku, ale jak to wyglądało? Prostokąt, do którego przylegał jak gdyby oddzielny dach na słupach. Dlaczego? Dlatego, że skoro zalewało ich dość często, to na dolnych partiach tych budynków złożone tam zboża prawdopodobnie by zamokły, natomiast oni przenosili je do góry. Te podcienie służyły do tego, żeby z tymi workami nie chodzono gdzieś tam po schodach, drabinach, podjeżdżano wozem. Na suficie była klapa, gdzie spokojnie mogli wrzucać to zboże do góry. Bardzo ciekawy pomysł i praktyczny. W ogóle rozróżniamy takie trzy rodzaje budownictwa, jeżeli chodzi o lędrów. Polskie, bo i takie mamy też budownictwo, jeżeli chodzi o osadników lenderskich, to jest wiadomo rozproszone. Tak, mamy budynki takie typowe, czyli dom mieszkalny, stodoła, chleb, budynki gospodarcze. W stylu niemieckim było to budynek najczęściej podłużny, ale także z częścią gospodarczą i mieszkalną. I w stylu fryzyjskim najczęściej w kształcie litery L bądź krzyża. Takie budynki także możemy napotkać. Teraz na chwilę zejdziemy z tego szlaku żółtego, który doprowadził nas w pobliżu Międzychodu do Przedlesia i możemy odbić sobie na szlak czarny przechodząc przez drogę wojewódzką. Przy nadleśnictwie prowadzi szlak czarny, którym będziemy szli w stronę Kukułki, leśniczówki Kukułka. Co do Radgoszczy, bo jest to pierwsza jak gdyby taka wioska na tym czarnym szlaku. Bardzo ciekawa, ponieważ wznosi się na wzniesieniu, skąd mamy naprawdę wspaniały widok zarówno na Dolinę Warty, jak i na lasy. Warto się wybrać choćby z tego względu, żeby sobie te tereny jakby z góry obejrzeć. Jest to jedna ze starszych wiosek. Po pierwsze, takie wzmianki pochodzą z roku 1378. Co jest ciekawe, chodząc po naszych terenach, napotyka się dużo wiosek, które były własnością albo zakonów, albo własnością biskupów. Jak Państwo myślą, co w takiej wiosce było najważniejsze, co się stawiało w tej wiosce biskupiej, powiedzmy, religijnej? Kościół? Otóż nie. Takie byłoby domniemanie. W większości wiosek, na które natrafiłem idąc szlakami, jeden z pierwszych budowli były karczmy. Z tego, co się orientuję, w tej Radgoszczy takie karczmy były w ciągu wieków III. Bo trzeba by też zaliczyć do Radgoszczy Kuźniak Młyn, w której też była karczma, aczkolwiek profesor Łęcki uznaje, że jako jedyny chyba z badających te tereny, że była tam także kuźnia. Nie wiem, ile to stawne, pewnie Artur będzie się orientował, czy rzeczywiście to była kuźnia. To wskazuje, ale żadnych innych. Nie ma dowodów na to, zgadza się, nie. Dochodzimy następnie do Kaplina. Tutaj, jeżeli będziemy podążać tym szlakiem, warto też się przejść na ścieżkę dydaktyczną Bobrowy Zakątek, aczkolwiek ona w tej chwili troszeczkę straciła swojej świeżości, tak bym to nazwał. Nie jest zadbana, ale i tak warto się tam przejść. Jest tam także pozostałości mamy po
osadnictwie. No i same tereny, sama przyroda jest coś wspaniałego. Chociażby po to warto tam na chwilę zejść. Następnie dochodzimy do Mokrzca. I troszeczkę dalej mamy już Kukułkę, ale nim tam dojdziemy, to jest typowe takie budownictwo dawnych lat w Radgoszczy, ale to jeszcze nic. Najstarsza jest właśnie chatka całkowicie drewniana, bodajże z roku 1780. Nie chciałbym skłamać, ale bodajże w takich źródłach tak natrafiłem. To w Radgoszczy? Tak, to jest w Radgoszczy. Można powiedzieć, że w centrum Radgoszczy. No. Tak, po prawej stronie, jak się wchodzi w centrum przed skrzyżowaniem, przed przystankiem PKS-u. Praktycznie od Zakaplinę możemy już natrafić na pozostałości, bodajże tam była, to jest chyba kuźni, ale będziemy powoli dochodzili do pierwszej na naszych terenach wioski holenderskiej, czyli do Radusza, wioski, której już nie ma. Ja, jeżeli chodzi o Radusz, nie będę się tu za bardzo zagłębiał, ponieważ wiem, że są tutaj od akurat tego miejsca w Międzychodzie fachowcy, więc nie chciałbym wchodzić im jak gdyby w drogę, bo tak nie powiem tyle, co oni mogą na ten temat powiedzieć. Ale jest tam przy tym bardzo, są dwie bodajże, akurat nie piesze, ale rowerowe szlaki, dwie pętle, którymi też warto się przejść, bądź też przejechać. Mamy pozostałości, są ruiny po budynkach oraz pozostałości cmentarza. Było tych nagrobków jeszcze kilkanaście lat temu, dużo, dużo więcej. Nie wiem, teraz bo sam jakieś zaczyna się coś dziać w tych kierunkach właśnie zapomnianych miejsc i o Raduszu możemy dużo się dowiedzieć w Leśniczówce w Mokrzcu, gdzie jest Izba Pamięci i tam też gorąco zachęcam, żeby wejść i się zapoznać. Tu też mamy te nagrobki właśnie w lesie rozsypane. Ten cmentarz jest o tyle, kojarzymy sobie cmentarze, że jest taki teren pewnie, ładne, równe rzędy. Otóż ten cmentarz w Raduszu akurat jest trochę rozrzucony, powiedziałbym tak trochę bez ładu i składu, ale te nagrobki można tam spokojnie jeszcze odszukać. Jest tablica, jest tam ścieżka też właśnie jak powiedziałem. Dość ciekawie jest to opisane, jak będziecie Państwo kiedyś tamtędy przejeżdżać, przechodzić, to warto się z tym zapoznać. Ja mówiłem, w Radusz nie będę akurat teraz wchodził. Szlak Czarny prowadzi nadal, można by tak powiedzieć, puszczą, terenem leśnym, ale mamy tam potem kilka wyjątków, bo są jeziora i od pewnego miejsca właściwie ten klimat leśny zamienia się w taki nasz typowy pojezierski krainy stu jezior. Bardzo fajny szlak, przyjemny. W pobliżu tego szlaku kilka bardzo fajnych miejsc z oczkami wodnymi, z bagniskami, z terenami objętymi ochroną Natura 2000. Czasami jest to dość ukryte i troszeczkę oddalone, ale jak się idzie tak, oko ma się wyćwiczone, to się takie miejsca łatwo wychwytuje. I docieramy do leśniczówki Kukułka. Stąd będziemy teraz szli szlakiem czerwonym, przerzucimy się na szlak czerwony, ponieważ przy Kukułce szlak czarny kończy swój bieg. I pójdziemy sobie do chaty zbójców szlakiem czerwonym. Ten szlak czerwony w naszym terenie przebiega od Sierakowa poprzez bodajże Łowyń, także robi takie fajne kółeczko, ale my akurat pójdziemy od tej leśniczówki Kukułka, pominiemy kopalnię Wandę, którą też polecam, jeżeli ktoś pójdzie czołowym szlakiem. Niewiele po niej zostało, ale sama historia jest dość ciekawa, gdyby ktoś się zainteresował. Jest tam też ścieżka dydaktyczna. Dochodzimy do Borowego Młynu. Następnie mamy
osadę leśną Lichwin i Bucharzewo Buchowiec. Właściwie są to, jest to osada, która z biednością, bo bardzo rozciągnięta w terenie, ma różne nazwy, są to jak gdyby takie sołectwa, powiedzmy, czy no traktowane to było kiedyś jako jedność i to także świadczy o osadnictwie holenderskim, ponieważ jak mówiłem, one były bardzo rozciągnięte, te wioski w terenie. W większości tego szlaku właśnie mamy tego typu obrazki. Droga jest szeroka, wygodna, ale otaczający las jest naprawdę imponujący. Dlatego trafiamy na takie, jak mówiłem, miejsca z oczkami wodnymi, z jeziorami. Jest to coś fajnego dla oka. Dochodzimy do Jeziorna. Jest to niewielka osadka, właściwie kilka domów, aczkolwiek jest tam fajne pole biwakowe w pobliżu, ładne jeziora, stawy, też atrakcyjnie turystyczne miejsce. Na krzyżowce w tym miejscu wchodzimy ponownie w las. O, właśnie mamy jeziorko. Jak szedłem ostatnio, bodajże sierpień, przełom września, to jeszcze tam były kempingi, namioty, także można powiedzieć, dość długo egzystują nad tym jeziorkiem. I dochodzimy do Bucharzewa Bukowca, do chaty zbójców. Jest to też chata zbójców, jest domem zabytkowym, wpisanym do rejestru. Natomiast kawałeczek odrobinę, kilka właściwie metrów, za nim jest stary cmentarz ewangelicki, który ostatnio został objęty jak gdyby ochroną. Ktoś się tym zainteresował i te nagrobki są w tej chwili jak gdyby na nowo odkrywane i można tam spokojnie wejść i zobaczyć. Jest to zresztą koniec też znów naszego powiatu, bo kawałeczek dalej szlak wchodzi już w następne województwo, następny powiat lubuski. Halina jest jeszcze do obserwatorium. Tak, do Haliny dojdziemy za chwilę. Jeszcze chciałbym troszeczkę powiedzieć o tych menonitach, o lendrach, ponieważ tu w tym miejscu właściwie będziemy kończyć temat akurat holenderski, chociaż nie do końca, bo dojdziemy jeszcze do Prusimia, którym jest Kansen. Ale o lendrach można powiedzieć jeszcze tyle, że idąc właśnie szlakami, bardzo często napotyka się, tak powiedziałem, na różne pozostałości. Nawet nie zdając sobie sprawy, widzimy, że coś jest nie tak, bo mamy, tak powiedziałem, te lasy i za chwilę jakieś poletkę, jakieś łąkę, która nie pasuje, po prostu nie pasuje do całości. I na tych szlakach takich miejsc jest sporo. Co do samych menonitów, niestety opuścili nas, jak tylko przejęły te tereny Prusy. Jaka była tego przyczyna, tego opuszczenia? Otóż to, jak mówiłem, że nie nosili broni, nie pozwalano im. Natomiast no Prusy, jeżeli chodzi o militaryzm, wiadomo jakie były, wcielali do wojska, oni tej służby wojskowej odmawiali, musieli płacić za to spore pieniążki, jeżeli nie chcieli pójść. W końcu przestało to być opłacalne i wynieśli się na wschód, gdzie przyjęto ich otwartymi ramionami i tam dalej byli. Zresztą menonici w Polsce utrzymali się jeszcze dość długo na Żuławach mimo wszystko. Wpadli trochę w niełaskę, ponieważ nie wiem, co im przyszło do głowy, ale polubili faszyzm i Hitlera. I później, kiedy wojna się skończyła, traktowano ich trochę tak już
adekwatnie do tej sytuacji, więc także większość wyemigrowała. Bodajże ostatni wyemigrowali po 1945 roku i teraz największe skupisko mennonitów jest w Kanadzie, z tego co się orientuję. Teraz przejdziemy na ten szlak czarny. Zresztą, przepraszam, z powrotem na ten szlak żółty. Zresztą pójdziemy przez miejsca, z którym jestem teraz dość mocno związany, do którego będę zachęcał, czyli do Mniszek. Ale nim tam dojdziemy, mamy najpierw Ławice. Niewielka osada, wioska. Zwraca tam uwagę piękny dworek, folwark, zbudowany praktycznie z kamieni polnych. Jeżeli się poprosi, można wejść do środka. Właściciele raczej puszczają, udostępniają na chwilę, bo nie jest to miejsce ogólnie do zwiedzania. Przy tym bardzo fajny park krajobrazowy, niestety ogrodzony, ale pozostałości jeszcze widzimy. Nad jeziorami i zbudowany ten dworek został w połowie XIX wieku dla Wincentego Ławickiego. Co do Ławicy, to zamieszkiwał tam Napoleon Rutkowski, znany kompozytor, zresztą postać bardzo ciekawa, patriota, zresztą Ławica chyba jako jedna z nielicznych pozostała Polska w pełni. Sam Rutkowski ufundował między innymi dzwony wieży w Sierakowie Kościelnym, w kościele w Sierakowie. Także szkołę dla Polaków, polską szkołę. Otwierał też biblioteki, które sam wyposażył w książki, też polskie książki właśnie w Sierakowie i w Międzychodzie. Postać dość ciekawa. Dojście do samej Ławicy właśnie jest wśród pól, a za nimi rozciągają się lasy, typowe dla naszych terenów właśnie miejsca. Tu mamy ten dworek w Ławicy. Jak widzimy, rzeczywiście z kamienia polnych, z pobliskich pól wyzbierane, stoi do dziś trwały, mocny. Następnie kryjemy się w kierunku właśnie Halina, podobnym krajobrazem, czyli droga wśród pól i lasów. Za drzewami jest tam ukryte jezioro Ławickie, bardzo jezioro chętnie przez turystów, nie tylko z Polski, ale z zagranicy odwiedzane. Jedno z czystszych w okolicy. Halin w dokumentach pojawia się w roku 1400, więc jest to dość wiekowa miejscowość, aczkolwiek jako ciekawostka chyba najmniejsza w okolicy. W tej chwili w Halinie, w dworku właśnie mamy przejętym przez parki, Park Krajobrazowy Wielkopolski. Mamy Centrum Edukacji też przyrodniczej. Mamy też to właśnie, jak pan zauważył, obserwatorium astronomiczne, bodajże z jednym z lepszych teleskopów. Co do tego miejsca, jest ciekawa postać. Mamy dworek. Nie wiem, czy państwo doczytają, ale pani, która się wrzeniała w rodzinę, czterech mężów bodajże, wszyscy zginęli w dość nietypowych, nieznanych okolicznościach. Zachęcam, żeby się zapoznać z tą osobą. Nie będę dużo mówił, ponieważ jednym z moich celów jest to, żeby państwa przekonać, że takie szlak warto sobie przejść i takie ciekawostki pooglądać. Jedną z fajnych rzeczy, idąc dalej, jest właśnie ścieżka przyrodnicza Jary koło Halina. Warto ją przejść, naprawdę jest bardzo klimatyczna i zresztą tam także mamy pozostałości osadnictwa. Nie każdy to zauważa, idąc szlakiem.
przed samym zejściem w dół, ponieważ schodząc z drogi, schodzimy takimi fajnymi schodami drastrowymi na mokradła. Przed samym zejściem mamy ten dom, który niestety już chyba do żywych nie należy, ale wygląda nadal imponująco. Jest on pomnikiem przyrody. I tu mamy ukryte właśnie w zaroślach, w krzakach. Latem szczególnie ciężko je wypatrzeć, te ruiny po starym młynie, który tam się znajdował. To jest na ścieżce przyrodniczej Jary Kochalina. Schodząc po schodach w dół, wchodzimy w pierwsze, jak gdyby zarośle, mijamy taki mosteczek i tam w chaszczach jest to ukryte. No latem ciężko to wypatrzeć, nie? Zimą łatwiej. Zresztą latem idąc tam, trzeba się porządnie wysmarować jakimiś płynami przeciwko owadom, bo jest tego tam mnóstwo od tej wody i trzeba tam iść dość szybko, no nie ukrywajmy. Ale warto, mimo wszystko warto, bo tereny tam są piękne. Zresztą ścieżka, będąc w Halinie, można otrzymać informator o tej ścieżce, ładnie opisane. Tam jest kilka przystanków, tablic. No, tablice chyba nie wszystkie już obecnie stoją, ale w tym informatorze wszystko nadal jest ładnie, dość fajnie opisane. Wychodząc już z Jarów, idąc dalej w kierunku Prusimia, po drodze mamy ten pomnikowy kamień upamiętniający, nie wiem jak to nazwać, no, potyczka, gdzie właściwie wszyscy konfederaci zostali wybici przez Moskali, ale ten płas tam stoi i upamiętnia właśnie tą potyczkę. To przyznam się już, że z Prusim i przyznam się, że teraz nie znalazłem informacji, cóż to jest pozostałość po czym. Tak, tak właśnie przypuszczaliśmy, ale... Tylko ona została. No właśnie, to jest dokładnie przy wyjściu od strony Halina. Dochodzimy do asfaltu prawie i z prawej strony przed jeziorem, przed plażą mamy właśnie tą pozostałość. Czy tylko to zostało, tak? Tylko na klinowatę. Prusim. Jest to w sumie niewielka wieś, ale w tej chwili dość w Polsce znana właśnie ze względu na funkcjonujący tam skansen Olandia, który kultywuje jak gdyby pamięć o Olendrach. Mamy w tej Olandii park miniatur, gdzie możemy zapoznać się z budownictwem menonickim, właśnie są tam miniaturki. Oczywiście cały folwark i dworek także jeszcze stoi i funkcjonuje całkiem nieźle. O tym następnym razem. Idąc, mamy replikę armaty czarnoprochowej wykonana na podstawie dzieła Kossaka. Tak wita nas jak gdyby hucznie ten Prusim, tą armatą. Mamy właśnie Olandię. Pozwolę sobie teraz korzystać z mojej aplikacji. Dwór pochodzi z roku około 1730. Został przebudowany i powiększony w drugiej połowie XIX wieku przez rodzinę von Reiche, która tych dób zresztą miała na naszym terenie nie tylko w Prusimiu, ale kilka innych. Budynek na planie prostokąta, parterowy, wysoko podpiwniczony, z użytkowym poddaszem skrytym częściowo pod wysokim mansardowym dachem. Tak jak widzimy, bodajże jest tam też nad wejściem herb rodu. Właściwie ja bym w tym miejscu
na dzisiaj powoli kończył. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie tego, tej części, to teraz chętnie. Brakuje ten, jak to się nazywa, na żółtym szlaku odejścia do posterunku straży granicznej. Musztowa. To jest w sumie 5300 metrów. Ale w którym jest to? W Sowie Górze pan mówi? Nie, tu, gdzie pan miał tą leśniczówkę tam, już zapominam, po COVID-zie nazwę teraz. Przy Błotach? Ma też nie ku Błotach? Nie, tu idziemy, mijamy to, jak to się nazywa, z tej Sowy schodzimy i gdzieś jakiś, mówię, kilometr w stronę Międzychodu. Tak, był tam po stronę... Przy Zmijowcu, przy tej Leśnicówce, od niej 100 metrów jest posterunek Straży Granicznej. Posterunek Straży Granicznej był także w samej... W Sowie Górze. To akurat bo jest przy samym żółtym szlaku, tylko tam wystarczyło 100 metrów i jeszcze na tym posterunku jest nawet resztki po godle polskie. Być może. Mówię, szedłem szlakiem. Czerwonka. No nie wiem, kto tam mieszka, szczerze mówiąc. Tak poznamy. Bo tego brakuje. Jeśli chodzi o posterunek Straży Granicznej, to wiem, że to nie jest temat pana, bo tutaj mówimy trochę dalej. Jest między miejscowością Silna Pszczew. Nie, ale to mówię. Ale mówię, a ja mówię w zupełnie innym posterunku. Bardzo ciekawy jest, bo tam zginął pierwszy żołnierz u nas II wojny światowej. Teraz była bardzo wielka uroczystość pochowania go, bo była ekshumacja w miejscowości Silna, jest jego grób. A tam jest po prostu odtworzony tam właśnie miejsce, gdzie on był. Bardzo ładnie to jest zrobione i jest kamień, jeszcze oryginalny kamień, ten graniczny z czasów właśnie po I wojnie światowej. To wszystko jest odtworzone, jest ładnie zrobione, także pan będzie kiedyś między miejscowością Silna Pszczew po prawej stronie, tam można samochodem wjechać, jest parking, bardzo ładnie zrobione, naprawdę. No. A grób tego żołnierza jest teraz w miejscowości Silna i w tamtym roku właśnie był, w lecie było jego oficjalny pogrzeb, bo znaleźli go. Fajnie. Ale ten chyba żadnego szlaku nie ma, jak kojarzę. Żaden szlak pieszy tam nie prowadzi. Nie ma, ale tam jest po prostu ładnie to zrobione. Naprawdę, jak pan tam kiedyś będzie, to polecam. No fajnie, na pewno. Naprawdę pogrzeb tego żołnierza, bo z asystą wojskową, z wojskiem, to cudownie zrobione. Odnośnie szlaków jeszcze jakieś pytania? Olend... Pan chodzi po tych szlakach, natrafił pan na kamienie graniczne? Tak. To nieraz sobie szukamy. Tak. Na oryginalny. Bo właśnie oryginalny kamień graniczny jest tam w miejscowości pomiędzy Silną a Pszczewem. To jest Podurka. To jest Podurka? A, myślałem, że oryginał. Nie, nie jest dobrze? Oryginał. Nie wiedziałem. Oryginał jest Bewiednie. Wiesz, mnie tak przy dworze stoi, zgadza się. Po Mnichach, w Strychach jest oryginalny i drugi jest w Miałach, jest oryginalny. To są w zasadzie trzy. No, akurat żaden nie jeżdżał przy szlaku, ale... No i na Sobczyku jest oryginalny z boku, ale zaraz podejrzę, ktoś go pod... Przy samym Sobczyku na Różniku jest oryginalny. Odnośnie szlaków jeszcze jakieś... A jeszcze jedno. Mówił o tych Olendra. No kurczę, chodziłem po tych wszystkich cmentarzach, nie znalazłem żadnego holenderskiego brzmiącego nazwiska. Zawsze są czeskie, polskie, niemieckie, holenderskie. Tak, jak mówiłem, że Olendrami nazwano później także nie tylko z Niderlandii, ale z innych stron. A znalazł pan nazwisko holenderskie? Oj. Jedna taka rodzina była, Kordułem. Tak. To nie jest on. Do samego końca II wojny światowej tutaj licznie rozgałęziona była. Wandy musiał być, to nie Wandy, coś to nie mieli takie przedłosy. Niekoniecznie. Oni akurat byli pochodzenia niderlandzkiego, ale tak też niewielu było tutaj rodowitych Niderlandczyków, ale... Czeskie zachwa przygrywa do samego ustroju tych wsi, prawda? No, nie przestało oznaczać zupełnie narodowe. No. A mówię, czeskich jest pod polskie i niemieckie, a to jest naprawdę tak. A holenderskie, nazwiska nie są. Nie trafili. A jeszcze jedna, to by się zgadzało, ponieważ nie było ich tutaj na tyle wielu i dość wcześnie, tak jak pan Adam zauważył, zniknęli. Natomiast ich nazwa, być może ktoś tam zamieszka. Nazwa zwyczajowo przysługiwała już osadnikom, którzy
nie byli chłopami mężczyźnianymi, tylko osadnikami, którzy krzyż właśnie. I mieli konkretne zadania, czyli gospodarkę, przekształcenie po prostu nieużytków w tereny domu. No to jest specyficzna grupa ludności, mimo wszystko. Ten wyróżnik niderlandzki był jedynym, no nie, no właśnie to był głównie ten zespół zajęć, który będzie zajmowali. To nie było rzeczywiście specjalistów, a oni skąd się tam dziedziczyli te tradycje, prawda? Czyli sami nawet nie będąc koleżami, ale musieli się tego nauczyć. Wiecie, bardzo dużo trafiło właśnie z terenów Czech do nas później, nie? Bo tam też zaczęły się prześladowania i oni częściowo do nas wrócili. Tak. Ale to było tak, że tam mieliśmy Polacy, którzy się wynieśli. Tak, to znaczy bardzo często też Holendrzy zajmowali tereny właśnie przedtem zamieszkane, a następnie opuszczone. Nie znaczenia słów, wtedy nacjonalizm jeszcze nie istniał w takim kształcie, jak dziś nowoczesne narody także. Wtedy identyfikacja po Indulinach przebiegała, po poddaństwie, komu się było poddanym, taką wiarę się wyznawało. Ale sama identyfikacja narodowa to było coś nieistniejącego, przynajmniej w szerokich kręgach społecznych. To się rodziło wtedy tak i stale nie takie bronicie. Spójrzmy na dzieje polskiej szlachty, no ona się wywodzi z różnych jakby źródeł. Spora część ukraińskiej i ruskiej szlachty, litewskiej, a i Polska też nie była jedynie. A stworzyła jeden naród polityczny, ale już polityczny. Dlatego narodowości polityczne się nijak mają do rzeczywistych etnosów. Prawda? To, co dzisiaj są tymi, którzy zabiegają o to, żeby ich uznać za naród, a są grupą etniczną. Są dosyć złożone zagadnienia, ale zaowocowały tym, że możemy się pochwalić na przykład takim elementem naszego dziedzictwa olewnicz. No to jeżeli państwo... Tak. To ja jeszcze powiem, że warto naprawdę, jak się jedzie z Sierakowa dalej, w kierunku na Pniewy, po prawej stronie jest bardzo ciekawy cmentarz. Z bardzo ciekawymi krzyżami odlanymi ze Staliwa, czy tam Żeliwa. To jest, jak się nie mylę, Węgrycki, tak? Jaki? Na pewno Węgrycki, bo cmentarze katolickie są głównie albo przy świątyniach, albo w tych miejscowościach, gdzie się znajdują świątynie parytalne, a Ewangelicy w każdej z miejscowości. I naprawdę pięknie jest te krzyże po prostu wykonane z odlewów, no to naprawdę robią wrażenie. Odlewane są z żeliwa albo ze spalina. No tak, kiedyś to był stały element pejzażu tutaj wiejskiego, takie cmentarzyki. Na pewno w drugiej części cię również one pojadą, prawda? Pojadą, przecież. Bo tutaj materiał został podzielony na tej części, już teraz zapraszamy na drugą część. To znaczy w tej drugiej zajmiemy się trochę inną stroną, bo też kalwinizmem tak... Ale może będzie można jakby odpowiedzieć też na zapotrzebowanie społeczne. Na pewno tak. A przepraszam, pan tutaj mówił o takiej miejscowości jak na przykład ta chata zbójców i inne rzeczy. Czy do tych miejscowości, o których pan mówił, da się dojechać samochodem? Tak. Bo tak na przykład mówił tak. O tym, że to jest wielokilometrowe, to tam można tam zaparkować. Do Bucharzewa tak spokojnie można dojechać od Sierakowa przez most, potem przez Piaski i jest droga wyblokowana. Miejscowości, panie Grzegorzu, pan dojedzie, ale wszystkich tych uroków, które... Tak, no ja wiem, ale chodzi o to, żeby się pochodzi, żeby pomknął uwagę. Wiem. No, tylko że... No właśnie, trochę odbijemy od szlaków pieszych, nie jadąc samochodem, no ale... Ale tak, pewnie, że można to też zwiedzać. Każde zwiedzanie jest dobre, turystyczne. Nie? Znaczy, ten punkt właśnie, który pan pokazywał, to mi takie wspomnienia naszły, że u nas tam w miejscowości, gdzie ja się wychowałem jako dziecko, był taki punkt i właśnie jak byłem tam jakieś 15 lat temu, to już on był rozwalony całkowicie, a ostatnio byłem, to już go nie było, już żołnierze prawdopodobnie się nim zajęli. A to jest coś niesamowitego, bo to było takie wyznacznie. Ja zawsze to bardzo lubię oglądać, mam zdjęcie tego jest zresztą. Jeszcze ja mówię z miejscowości Krzemiszewo. Jeszcze tam jest pozostałość, taka postawa wiatraku, który był. Nie wiem, czy to był wiatrak typu holenderskiego, czy jak, bo nie miałem zdjęć starych, ale jeszcze do niedawna, za moich czasów, były tam oryginalne koło młyńskie z tym środkiem, z właśnie odlewu stalnego.
Tylko że teraz, z tego co wiem, to jest to u sołtysa, jak się nie mylę, ponieważ mówimy, że tam złomiarze przy tym łazili i on to odbił. Tak. To znaczy, takich miejsc naprawdę jest sporo, gdzie można jeszcze trafić na pojedyncze mogiły. Czasami na przykład, to też pod Aszlakiem, ale miejscowość Zachrzywskiem Wielkim, Harcice, jakieś Czarcice. Jest tam, jak przejeżdżając przez most w kierunku właśnie Harcic, Skrzypska, po lewej stronie mamy taki pagórek zarośnięty no chaszczami w tej chwili, tam kiedyś też był cmentarz. Chyba należy do Kaczczyny. Być może, bo to jest... Więc... Z kolei jest tak. Ona właśnie zaliczana, tak jak mówię, każda związek miała ambicje posiadać swój cmentarz. Nawet Kolno Myn, czyli jedno do dworcza, można powiedzieć, posiada. Także no 30 lat temu w tamtym miejscu jeszcze było te groby widać. Tak, nagrobki w tej chwili no, praktycznie nie ma nic. Nie? Podobnie jak inne elementy stanu no, nie doczekują się szacunku odpowiedniego. Zdobym już dzisiaj czasami okrutki czyjeś, bo i takiej sytuacji zdarzało widzieć, że ludzie sobie potrafią nagrobkami nagrobić. Znaczy, wejścia do domu. Znaczy, wie pan co, jest jedno. Jeżeli to jeszcze zdobi czyjś ogródek, to jeszcze można to mniej więcej zrozumieć. Ale jak ktoś po prostu wierzy, ale jak ktoś wierzy, co daje na zło, tak jak w mru potykacze, co odcięli praktycznie żelazo, które, no ile tam, 10 groszy za kilogram podcinali, coś, co można było turystom pokazywać. Aha, jeszcze jedno. Jak się jedzie z Drezdenka w kierunku właśnie na Gościn, to jak się nie mylę, po prawej stronie w jakiejś miejscowości jest jakiś stary młyn czy coś takiego. Już właśnie nie pamiętam, jaki to jest, ale tam gdzieś przejeżdżałem chyba dwa razy, wtedy jechałem, chciałem się zatrzymać i właśnie kiedyś muszę na specjalnie pojechać. No właśnie, ja nie specjalnie przyjeżdżam, ja z tego wychodzę i... I nawet nie o to chodzi, no to są już, mówimy tu o Pojezierzu, a jednak Gościn to już trochę jest poza tym Pojezierzem, nie? Sierakowskim, ale pewnie no, takich miejsc jest bardzo wiele, nawet za granicami powiatu możemy tak wyszukiwać sporo takich miejsc pewnie, nie? No ale jak zajmiemy się tutaj naszymi terenami i także... To jest ważne kwestie tego, że te zabytki znikają po prostu, znikają za mną, dlatego nie ma co długo zwlekać z takimi wycieczkami. Nadchodząca wiosna no, jest być może jedną z ostatnich okazji, żeby niektóre zniknąć. Ostatnio znaczy, ktoś zabrał. Ja pamiętam, jak ja przychodziłem do szkoły w Gorzowie, to była taka stara turbina wodna, prawdopodobnie kiedyś to tam płynęły jakiś potoczek, ktoś sobie założył i pamiętam, jak to miałem. No oczywiście teraz już tego wszystkiego nie ma, już to wszystko zostało przytupione na zło, a to jest szkoda, bo są zabytki techniki, które tutaj były jakieś stare młyny, zabytkach techniki, jeżeli nie szanuje się ludzkich pochówków, grobów. Nie wiem, prawie się jest wystroju, no to cóż to by tego na mogło być tak jeszcze nie ma śladów oni. Pamiętam z niemieckiego cmentarza koło cmentarza. Ja mam może pytanie związane z tym, co Adam pokazywał. Może z innym, co pokazywał, ale nie omawiał. Wszystkie stronnice zapisane drukiem z ilustracjami to były właśnie strony z twojego przewodnika, prawda? No nie zupełnie. Ale to znaczy nie, to było zrobione specjalnie teraz na ten wykład, nie, ale... Zapowiadając to, pomiędzy ujawnić, że jest taki przewodnik w przygotowaniu, może Państwu kilka słów o tej publikacji. A kto wytycza szlaki? Kto wymyśla, które te szlaki musi? To znaczy tak, w tej chwili właściwie szlaki zostały wytyczone, jak mówiłem, w latach 60., 70., 80. przez PTTK. To są szlaty PTK-owskie. No niestety zostawione samopas i teraz tylko z inicjatywy lokalnych społeczności szlaki są, że tak powiem, odnawiane. Jakoś nikt odgórnie się tym nie bardzo interesuje. Przynajmniej na terenach nizinnych, jeżeli chodzi o Górskę, no tam są ekipy, które, no wiadomo, w górach trzeba o te szlaki dbać. Bo tam... Mówię o dosyć oględno, że szlaki bierze sam udział w odnawianiu tych szlaków. No, udało mi się kilka odnowić.
Bywa i tak, ale... Tak też oni społecznie rozmawiają. Nie, 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 nie są... Spotkałem gości, co mówi, że społecznie. Tak, tylko pytanie, jak to wygląda, bo tutaj u nas w naszej okolicy też ktoś społecznie się zaangażował i robił to samopas i to tak wygląda, że lepiej o tym nie mówić. Społecznie tak się zawzięli, że na Czernicy nie, że nawet mi do tego zbudowano. No być może, nie mówię, że społecznie są złymi inicjatywami. Nie, nie raz można się zgubić i no więc właśnie, na przykład tutaj ktoś zrobił nieciekawą pracę przy Bielsku, szlak czarny, który sam sobie powytyczył dodatkowy szlak, który prowadzi donikąd właściwie i... Albo zarzucił podjazd. Też nie. Natomiast szlaki, które były robione przez ostatnie 3 lata praktycznie przez Wikinga Szczecin, przez Roberta, no jest to dobra robota. Szlaki są naprawdę widoczne w miejscach, w których powinny być. Niebezpieczny. W przewodniku, który robiłem, właśnie chciałem opisać wszystkie szlaki po jeziorze, ale ze względu na to, że ja no trochę chodzę, a czasami są miejsca, gdzie sam się gubię przez oznakowanie właśnie, więc takich miejsc w przewodniku nie ma. Tych szlaków po prostu nie ma. Są te, które są zrobione na nowo, bądź odnowione i są po prostu bezpieczne, bo wpuścić turystę, który przyjeżdża w nasze piękne rejony i idzie rodziną na przykład gdzieś i za chwilę zostaje na środku lasu bez możliwości wyboru, właściwie ma jeden wybór, cofnąć się z powrotem, tak, po swoich śladach, no to jest absurdalne, dlatego takich szlaków przewodników... To jest jakiś czarny szlak, który wzdłuż warty niby powinien iść, ale ja tam próbowałem i to tam jakieś płody... Dokładnie, ktoś sobie wytyczył szlak po swojemu. Dosyć duże przekształcenia terenu. I co do szlaku czarnego na Bielsku, jest taka sytuacja, że szlak został wytyczony w dawnych latach. Bo kiedyś wytyczano szlak i tak miał być, tak? Potem nastąpiła no, prywatyzacja terenów i w tej chwili szlak wiedzie przez, no właściwie przez czyje pastwisko, nie? Dlatego ten szlak został zmieniony, w tej chwili jego bieg i troszeczkę skrócony, ale idzie nim przejść. Najciekawszy dla mnie motyw jest na przykład idąc szlakiem z Dormowa do Łowynia, gdzie szlak przebiega bezpośrednio przez podwórko, przez bramę. Jest brama, podwórko, brama i tak jest. Jeżeli pani jest w domu i spojrzy przychylnym okiem, no to przechodzimy. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo, wytaczę z powrotem. Nie wiem, tego nie wiem, ale akurat jak ja szedłem, dokumentowałem akurat ten szlak, to z panią rozmawiałem, mówił, że tak, że no pieszek jak grzecznie poproszą, to przepuści. Ale mówi, żadnych motorów, żadnych tego typu rzeczy, nie ma mowy, nie. Kiedyś szlak szedł troszeczkę jak gdyby obok, ale tam też przez pole. No i pani sobie to pole, no nie dziwię się, ogrodziła, no bo jak jej kładami przyjeżdżali, no też bym ogrodził to pole, nie. No. Proste. Mniejsze straty, jak będą przez podwórko. Ma kontrolę. A jak nie ona, to psy, nie? Mają kontrolę nad tym. Wniosek ogólny wskazywał na to, że istnienie PTTK byłoby po prostu wręcz niezbędne. Przynajmniej struktury. Tak, byłoby... Oddział w Szamotułach, do którego między... Oddział w Szamotułach nadal jest. Nadal jest. Nie ma już tej instytucji? Jest. Znaczy ja akurat jeszcze chodziłem z PTTK-iem dawno temu i to fajne było, bo naprawdę można było kupić ciekawe rzeczy. Można jeszcze coś poza tematem, to jest troszeczkę dalej, ale warto, bo tutaj widzę ludzie, są naprawdę zainteresowani ciekawymi miejscami. Jak się jedzie ze Skwierzyny starą trasą na Gorzów, dojeżdża się do Ronda. I teraz w prawo mamy na Gorzów, na Drezdenko, przepraszam, nie na Drezdenko, na Deszno. Prosto mamy do granicy z Niemcami, a w lewo, jak wjedziemy w lewo, tak w las, to jest tam do Starego Dworku, jedziemy około 50 metrów, jest pięknie zrobiony parking i jest stary bunkier, który jest trzech tego właśnie, tego skrzyżowania. I co ciekawe, w czasie robienia tego ronda wyciągnięto z podziemi i ustawiono tam blokady, które były zrobione w czasie wojny przez Niemców. Oczywiście one były cały czas 50 lat pod ziemią, bo to było ścięte, po prostu po wojnie je ścięto z poziomu gruntu palikami i to zakopano. Teraz dopiero jak robili rondo, obniżali teren, wyciągnęli to wszystko stoi. Naprawdę jest to ciekawie zrobione, widać to
tą konstrukcję po prostu, jaka miała blokować właśnie wjazd samochodów. Jest bunkier, to jest niezabezpieczone, naprawdę jest to niebezpieczne, ale jak się wie, to nie jest to tak straszne, który jest trzech właśnie tego skrzyżowania w czasie wojny. Można sobie zdjęcia porobić. Jak się uważa, to nic się człowiekowi nie stanie. Naprawdę ja tam zawsze jeżdżę, jak jadę sobie za odpoczynek i jest po prostu, jest miejsce parkingowe, tam naprawdę można sobie usiąść. Był dobrze widoczny. Właśnie nie był widoczny. Tak, 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 ale po prostu ja wiem, że nawet jak się stoi na tym bunkrze, praktycznie to można go nie zobaczyć. U nas po prostu nie, no ale też jest taki fajny. Tak, wiem, ale po prostu tak mówię. Znaczy jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego PTTK, bo... Jedzie pan na Kostrzyn, jest Rondo. I jest na Kostrzyn, a w lewo jest na Stary Dworek. On na Lisiej Górce zmienił. I teraz wjeżdża pan, tylko bezpośrednio tam ma pan parking. Po prawej stronie ma pan potężny bunkier, bo są tablice, nie wchodzić, nie wchodzić. Bo myśmy się nie dotarli takiego dziedzictwa, ten kultury jak bunkier w naszych stronach. Ja nie wolałem. Ja jeszcze wrócę do tego PTTK na chwilę. Otóż oddział w Szemotułach jeszcze działa. Działa, to znaczy nawet możemy zdobyć dwie odznaki od naszego terenu. To jest oznaka turysty pojezierza Międzychodzko-Ciechowskiego o dwóch stopniach i przyjaciel Puszczy Noteckiej. Ona nadal, ten oddział weryfikuje te oznaki. Warunkiem, że oznakowane szlaki są, że oznakowania są dalej czytelne. W większości w tej chwili naprawdę 200 km bodajże szlaków, które są czytelne, to mogę powiedzieć, i do przejścia. To mogę zaręczyć, że idzie je przejść. 200 tutaj w naszej okolicy tylko. Niestety nieruszony został Pszczew i tamte, to też jeszcze jest po jeziorze w zasadzie, ale te szlaki są nieodnowione, no i od Sierakowa w stronę powiedzmy Wronek, tam też Nojewo jest nie bardzo jeszcze, nie? Ale na naszym terenie tutaj w Puszczy i od tej strony szlaki są naprawdę wszystkie odnowione i no wyglądają to jak te znaki właśnie, które były na przykład przy tej leśniczówce w Żmijowcu. Na znak można sobie patrzeć, jak wygląda. Dobrze, że Państwo ten temat poruszyli. Ja postaram się na następne spotkanie pokazać różnicę między obecnym wyznaczeniem szlaków, znaków, a tym, co było, bo takie też posiadam. No, gdzież to? O, to mamy właśnie obecne, nowe oznaczenie szlaków. Tak to wygląda. Są czytelne te... Proszę? To jest początek bądź koniec szlaku, nie? Tu się zaczyna bądź kończy. Szlaki są różne, dalekobieżne. Ten żółty akurat jest jednym z dłuższych, tak mówiłem. Czerwony chyba jest jeszcze dłuższy na szlak. Dlatego tak mnie przeraża ta wizja przechodzenia przez komuś, przez podwórko, bo znam osobiście w pewien sposób ludzi, którzy zajmują się szlakami, chodzą po szlakach dalekosiężnych. No i idąc powiedzmy, nie wiem, ze Szczecina sobie tutaj, przez nasze tereny, dochodzi do takiego Dormowa, dochodzi do gospodarstwa, pani mówi, panie, idź mi pan stąd, nie? No i... Ma co wspominać. No ma co wspominać, ale jest to przykre i dlatego turysty, tak, który no, wędruje czasami z grupą, z plecakami. Jest na dorze za tymi zmianami. No jest to w przewodniku zaznaczone, że z panią trzeba po prostu grzecznie poprosić, nie? No bo no, nie ma innego wyjścia, aż tak jest fajny. No i w tym przewodniku pozwoliłem sobie też wizualnie zmienić przebieg, ponieważ oznaczenie szlaku od bodajże Jeziora Otomskiego, od rezerwatu w czerwony, wchodzi w takie chaszcze, dochodzi się do miejsca, gdzie są znaki, które każe jeden iść prosto, drugi w lewo, trzeci w prawo. I teraz losuj, gdzie idziemy, tak? Każdy prowadzi na manowce, czyli głęboki las, gdzie mężnicny. Więc takie rzeczy też są tam opisane, żeby nie było pułapek dla kogoś z zewnątrz głównie. Dobra, ja Państwu bardzo dziękuję. Jeżeli macie ochotę i czas, nie wiem kiedy, Arturze, za... Nagrodzimy może dzisiejszego kolegę. Dziękuję. Niezasłużonymi. Drugie spotkanie... Nie wiem kiedy. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Adamowi. Przepraszam, ale dla mnie jest za głośno. Adam już parokrotnie tutaj wspomniał, że
temat na tyle okazał się być obszerny, że na co najmniej dwie części go zdecydowaliśmy się podzielić. Natomiast o tym, czy to za dwa tygodnie będzie druga część na Szlakach Wielokulturowości, będziemy informować przez internet. Dziękuję Państwu za udział.